Okej, okay, wczoraj przy okazji recenzji CGI-owej papki, jaką jest to najnowszy Aquaman, powiedziałem takie zdanie, że ja chyba się robię boomerem. Po prostu dajcie mi jakiś czarno-biały film, w którym nic się nie dzieje. No i dzień później mamy sytuację, gdzie przydałby się ten ziomek z TikToka robiący Maestro, czyli Maestro. To najnowszy film, którego współscenarzystą i reżyserem, a także odtwórcą głównej I tytułowej roli jest Bradley Cooper, który wciera się w Leonarda Bernsteina, jednego z najbardziej legendarnych kompozytorów i dyrygentów XX. W wieku. I tak, moi drodzy, jest to film, który na starcie muszę powiedzieć, bardzo niejednoznaczny, bardzo nawet w mojej już po obejrzeniu prywatnej ocenie, taki och, trochę będę, oj, będę jątrzył, ale też będę chwalił bardzo i tak dalej, i tak dalej, musicie sprawdzić sami. To nie jest jeden z tych filmów takich, no, po prostu niezły, po prostu dobry, po prostu jakiś. Jak wejdziecie sobie na recenzje polskie czy zagraniczne, to będziecie mieć dziewiątki, Oscary, w ogóle wow, ale rolę życia, reżyseria i będziecie mieć, o mój Boże, nic tu nie działa, Sprawdźcie sami. Albo nie sprawdzajcie, róbcie co chcecie. W każdym razie ja sprawdziłem i powiem wam tak. Pierwsze pół filmu. Trochę się zawiodłem. Miałem duży problem z zaangażowaniem się w historię. Moje ADHD po prostu wychodziło. Co chwilę było na zasadzie, żeby sprawdzić telefon, żeby coś. że ten takie, że... dobra, nie, skup się na filmie. Miałem. przesadzam, oglądałem, ale wiecie, miałem duży problem z tym, żeby się legitnie zaangażować w historię. Druga połowa na tyle bardzo mi się podobała, że jak film skończyłem, to zapomyślałem, kurwa, teraz to bym obejrzał jeszcze raz od nowa. W sensie i to jest taka ogólna myśl, ale z czego to wynika? Wynika z tego, że oczywiście jest to bardzo mocno taki Vanity Project. Jest to taka sytuacja, w której Bradley Cooper, po prostu niczym Orson Welles, niczym geniusz stara się tutaj zrobić wszystko. Na zasadzie Oscar za reżyserię, genialny Biopic, główna rola, jestem, patrzcie na mnie, Daniel Day Lewis. E... Chciałem powiedzieć Orlando Bloom, Gary Oldman, Orlando Bloom, Gary Oldman, Meryl Streep, na zasadzie patrzcie na mnie i dajcie mi wszystkie Oscary. I bałem się tego wchodząc do filmu, no bo chłop obsadza siebie jako reżyser w roli, prawda, historycznej, prawdziwego człowieka, którego tu jeszcze tak, taki typowy biopikowy, wiecie, prosthetics na twarzy i patrzcie na mnie jak gram. I bałem się tego i bałem się słusznie. I teraz powiem tak... Znowu, w recenzjach przeczytacie na świecie, że o Jezu, zajebista rola, świetny, i tu, i w ogóle, i Oscar, a o innych, że po prostu no, nie da się tego oglądać, i tak dalej. I dla mnie tutaj prawda jest gdzieś pomiędzy. To znaczy, wydaje mi się, że jakby jako, wiecie, to jak on gada, z jakim trochę akcentem, specyficznym głosem, i tak dalej, i tak dalej, takie rzeczy bardziej takie wiecie, jego ruchy, i tak dalej, tu Bradley Cooper wypadał za nim świetnie. To znaczy, widać, że gra tego człowieka z takim, oglądał jego, wiecie, wywiady, i to, i to jak on tam dyrygował, i od odgrywa to niczym choreografię taneczną bardzo dobrze. Problem dla mnie jest w scenariuszu, szczególnie w tej pierwszej połowie, gdzie połowa scen to było dla mnie takie Czemu ta scena ma służyć? Ponieważ film ustanawia trzy proste rzeczy i muci je przez godzinę, niczym Napoleon Scotta trochę tak skacze po wydarzeniach, gdzie też przez całe życie praktycznie przechodzimy w tym filmie e, Bernsteina i, i jakby, wiecie, nagrywamy przeskoki o wiele lat, przy tym też się zmieniają. Uważam całkiem sprytnie e, z czarno-białego na kolorowe, po czym też aspekt ratio się zmienia, bo się powiększa coraz dalej. I, i to są nawet sprytne zabiegi, które rzeczywiście tak... Stawiają pewne takie ramy czasowe powiedzmy wewnątrz filmu poprzez wizualną zmianę dosłownie formatu. Natomiast od pierwszych scen widać i to strasznie widać, ja, ja to tak odczułem osobiście, że Bradley Cooper postawił na sobie kamerę i powiedział, no to teraz będę miał ujęcia, jak 30 sekund, coś mówię tym głosem, który przygotowywałem przed lustrem ostatnie pół roku, oglądając codziennie wywiady z Bernsteinem i to widać, czułem wiele takich nieuzasadnionych scenek, scenariusz był dla mnie po prostu nie na tyle ciekawy, te sekwencje nie na tyle ciekawe, że ja czuł usprawiedliwienie, dlaczego on teraz gra przed kamerą, nie? I gdyby nie był reżyserem, może też inaczej człowiek by na to pan. Patrzył, może by myślał sobie, że załóżmy, że reżyserem byłby, nie wiem, David Fincher, może bym sobie wtedy myślał, że o, ale Fincher w niego wierzy i tak dalej, takie trochę inna dynamika, ale tutaj to po prostu czułem, że Cooper sam to napisał, współscenarzysta, i reżyseruje, i powiedział teraz dajcie moją mordę na trzy minuty i będę grał, nie? Ta scena, moim zdaniem, miała, nie była potrzebna w tym filmie, więc ja czuję ten jego taki właśnie, to po jest się mówi vanity project, czyli ten taki jego, wiecie, że sam sobie robię, na zasadzie ja będę gwiazdą w tym filmie, to jest taki mój osobisty projekt, no nie? I znowu, porównanie z Orsonem Wellsem jest takie, że z drugiej strony, ej, kto mu zabroni? Szanuję, szanuję Bradley za tą odwagę, e, zresztą wiecie, no jakby ktoś Orsonowi to powiedział, co ja teraz gadam, że tak nie wypada, czy coś w tym stylu, to by nie było obywatela Keina, którego chłop też napisał, reżyserował i grał, mając tam, nie wiem, 25 lat, czy coś, to, to w ogóle... Pff, pff. Do dzisiaj tego nie rozumiem, obywatel okay, to jest jakiś w ogóle, to jest jakiś event w sensie Wells. No ale dobra, to inna w ogóle historia, do niej w reto recenzjach jeszcze wrócimy. Natomiast tutaj jest sytuacja, w której byłem cały czas taki, niby on dobrze gra, niby to odgrywa, to jest tak choreografia taneczna, on odgrywa tego człowieka, ale te sceny mi tego nie uzasadniają i te sceny są takie, że z pół filmu, przez godzinę mamy takie, ja już to wiem, ja wiem, że on jest... Gejem albo biseksualny, bo tutaj jakby cały ten wątek jest tego, e, gdzie wchodzi Kerry Mulligan grająca jego żonę, i że niby ma żonę, ale cały czas widzi jakiś facetów. Przed, nią, na, przed tym jak ją poznał, widzieliśmy jego relacje z innymi facetami. Widzimy to, że jest genialnym dyrygentem. Od pierwszej sceny, tam praktycznie jak tylko tam wchodzi na scenę na Carnegie Hall i robi show. I w ogóle tam, wiecie, jest super, wszystko fajnie, gazety o nim piszą. I przez pra praktycznie godzinę niewiele się dzieje poza tym, że jest wprowadzona jego żona. I tutaj wchodzi moje wielkie, ogromne, ale największy plus tego filmu, który go ratuje, który sprawia, że jakby dałem, dam temu pozytywną ocenę i naprawdę mi się podobało, czyli Kerry Mulligan w roli tej żony. I to jest moment, w którym. To właśnie dzięki niej, jak skończyłem film, myślałem sobie. Chyba muszę to obejrzeć jeszcze raz, bo mi się tak w końcówkę się wkręciłem, ponieważ ona, znaczy ona nie wchodzi w drugiej połowie, ona wchodzi wcześniej, ale w drugiej połowie film tak jakby skręca i zamiast być o tym tytułowym maestro, to tak bardziej jest o niej i ich, ich relacji i ich love story. Ten dramat z tym związany, szczególnie w późniejszym życiu i, i tym jakby jak kończą się ich życia, bo hej, oni oboje nie żyją w tym momencie, no nie będę spoilerował dla tych, co nie znają, nie? Ale cały dramat i, i ich losy i ta relacja nagle to się zrobiło ciekawe, ale dużo ciekawsze z jej perspektywy, ponieważ Bernstein na ekranie wydaje się być strasznie nudny i taki, jakby, jak, jak to powiedzieć, żeby nie spoilerować filmu, no cały czas jest taki sam od pierwszej do ostatniej sceny po prostu. Nie ma, wcale nie wchodzimy w głąb geniusza, jak, jak w Amadeuszu, jak on tam pisał, albo jak jakimś innym biopiku, co on se myślał, skąd to wyszło, co tam, ten, nie. On od pierwszej do ostatniej sceny praktycznie jest taki sam. Nie licząc oczywiście tych zajebistych, i tu im oddaję, prostetics, czyli tego, wiecie, tego make-upu i tak dalej. Tutaj w ogóle jego ta przemiana, która niby była kontrowersyjna, bo doczepiali nos, jest Fenomenalna, i tutaj, jeśli chodzi o te, e, jak make-up, jeśli chodzi o make-up, bo, bo to chciałem powiedzieć, że Oscary, jeśli będą nominacje, zasłużone, e, bo tutaj make-up był świetny po prostu. Ale film jest dla mnie dużo ciekawszy, gdy skupia się na postaci Carey Mulligan, która daje fantastyczny performance, chyba najlepszy w swojej karierze. Ja w ogóle lepszy, lepszy niż Cooper, moim zdaniem, ponieważ ona nie odtwarza, ona tworzy. I że żona też była prawdziwa, ale wiecie, on jakby. Wiadomo, że nikt. Z widzów nie będzie się skupiał, czy ona tam dobrze odtworzyła tą żonę w kontekście jakichś tam, nie wiem, wywiadów czy czegoś, w przeciwieństwie do niego. Więc ona ma tutaj dużo większe pole do popisu, do. Dramatyzowania tej historii, do odgrywania jakichś emocji, uczuć, i tak dalej, a dużo mniej się skupiania na tym, czy, czy dobrym akcentem wymawia, wieś, wiecie, zdania, tak samo jak on. I ona dla mnie i ta centralna relacja, i szczególnie z jej perspektywy, była fascynująca, intrygująca i w końcówce naprawdę czułem się już zaangażowany. I będę trzymał kciuki za Oscara dla niej. Nie przemyślałem tego w kwestii, kto tam jeszcze w tym roku grał, ale jeśli chodzi o nominację, uważam, że była fantastyczna. I, i, na, i na, bardziej mi się podobała niż sam Cooper, który... Sam Cooper, który tak... Ten film ma w zasadzie dwie twarze, niczym to tło za mną. Z jednej strony Cooper, który mówi patrzcie na mnie, gram, a z drugiej strony ona, która po prostu gra. I właśnie ta relacja, ten romans, ten, to prawdziwe pokazanie skomplikowanej dwójki osób i tego uczucia, które jest tak niejednoznaczne i tak dziwne i tak prawdziwe przez to. To było dla mnie dopiero ciekawe w tym filmie. Przy tym wszystkim, jeśli chodzi o całą oprawę audiowizualną, tutaj muszę powiedzieć, że wygląda to świetnie. Reżysersko, Kuper jest dobry. Tylko, że nie zawsze ten, ta reżyseria z tego scenariusza dla mnie wypływa w sensowny sposób. Natomiast, yy, no bo wiecie, jest dużo ciekawych sekwencji. Jest dużo ciekawych jakichś takich, że zostawił ujęcie na jej twarzy i oglądamy ją 3 minuty, takie dramatyczne. Ale brakowało mi w reżyserii tutaj, yy, jakby to powiedzieć, konsekwencji i ciągłości od pierwszej do ostatniej sceny. Jest dużo pomysłów. To jest dużo takich zlepek sekwencji, zlepek pomysłów. Teraz będzie jakiś taniec, teraz będzie coś. Teraz będzie kamera latała. A teraz będzie jedno długie ujęcie. Brakuje mu takiego, żeby. Cooper się zastanowił, że ma jakiś styl, i w jednej ciągłości, która jest, jest jakby tak formalnie konsekwentna, żeby to kręcił. Z drugiej strony, oczywiście, jeśli chodzi o zdjęcia, film wygląda sztos. Sceny czarno-białe, to nie wiem, wyciągnęli chyba. Książkę z kartek, kalka językowa naszych chłopaków, naszych ziomeczków, nie? Pawlikowskiego, wiecie, zimna wojna i, i tak dalej. Potem w kolorze też wygląda super. Sama zabawa formatami, że konkretne lata, w których dzieje się akcja, wyglądają na ekranie, tak jak wtedy mniej więcej kręciło się filmy, Uważam, że to jest sensowne. Dużo ogólnie bardziej ten film mi się podobał niż Andrew Dominika, blondynka o Marilyn Monroe z zeszłego roku, która była czymś tego typu, tylko o wiele gorszym jak dla mnie. Mnie, bo tam też niektórym się podobało, ale dla mnie tamten film nie klikał. Chociaż walory te takie audiowizualne jak najbardziej działały, czy aktorskie. I tutaj mamy to samo, tylko trochę lepszą historię, której jak dla mnie brakuje. E... No właśnie, albo brakuje tego, żeby ten film się nie nazywał Maestro i był po prostu o postaci tej kobiety, albo brakuje tego, żeby to był Maestro, tylko jego historia była ciekawiej napisana, gdzie się bardziej zagłębiamy w niego. <laughs> po prostu film jest taki trochę ten... Natomiast jest to, jak dla mnie, to, czym Napoleon chciał być Scotta w pewnym sensie, to znaczy mamy taki przez całe życie scenki i opierające się o centralną tą relację wiecie, jego, tego głównego wodza w filmie z żoną, czy tam no tam, no tak, też żoną, nie? I ta relacja rzeczywiście tutaj wybrzmiewa dla mnie dużo lepiej niż tam. No ale tutaj jednak widać, że podchodzi Cooper z pasją do tej roli, do tej postaci. Tylko, że ta pasja moim zdaniem koncentruje się bardziej na tym, że daj się mi Oscara, a nie. Tak wyglądał Leonard ben Bernstein. Bo wiecie co chodzi? że jest, jest dla mnie różnica z tym, że on miał pasję do. Jak to powiedzieć w ogóle? Moim zdaniem, Cooper nie był zafascynowany Bernsteinem przy tym filmie. Cooper jest zafascynowany tym, żeby odegrać Bernsteina dobrze. Wiecie, wiecie co? Chodzi? To jest jego taki. To jest pro... On myśli o sobie, a nie o Bernsteinie. Takie odniosłem wrażenie przy tym filmie. No ale uważam, że jest on. Ma wiele ciekawych sekwencji. Genialne reżyserskie pomysły, takie mini, na przykład, jak tam jest dwusekundowe ujęcie, jak ona w tle stoi daleko, podczas tego, gdy on gra na scenie, czy tam dyryguje i widzimy tylko jego cień, który całkowicie ją, ją przykrywa. <laughs> Ciekawe, co to oznaczy. Nie, nie, nie oznacza. Nie mówię, że to jest najgenialniejszy pomysł w historii reżyserskiej, ale są tu ciekawe pomysły, tego, w jaki sposób on portretuje poszczególne sceny. No ale hej. Całościowo zgrywa mi się to średnio, ale są tak mocne te punkty, że zdjęciowa jest super, e, aktorsko, no dla mnie ona kradnie wszystko, ale on też tak naprawdę odgrywa to dobrze. Ja nie mówię, że nie, wiecie o co chodzi? Jak porównacie jeden do jednego, to, no, to widać, że go bardzo dobrze robi, ale brakuje mi duszy. I brakuje mi tu Bernsteina w Bernsteinie, poza tym, że Gardy Kupernost to po prostu gra. Zostanie ode siódemeczkę, e, ale to jest, jedna, to jest jeden z tych filmów, gdzie ocena punktowa jest taka e, Są elementy 10 na 10, są elementy, które po prostu mi nie działały, trochę bałaga, no, Nie wiem, generalnie wiecie, takie pozytywna ocena e, za dużo plusów, ale film ma też dużo minusów Sprawdźcie sami Serio, wiadomo, ludzie z, z was, którzy po 20 minutach wyłączą na zasadzie W ogóle mnie to nie interesuje, a kto inny obejrzy i stwierdzi w ogóle, no, film życia Na zasadzie, wow, ale zdjęcia, ale tu, ale aktorzy, ale dramat Sprawdźcie sami, ja myślę, że warto było przy okazji troszeczkę nadrobić Bernsteina prawdziwego, który był dużo ciekawszy niż ten film pokazuje. No. no w każdym razie czekam na Wasze opinie, moi drodzy, kto to oglądał i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.